Dzień dobry Państwu, witamy w piątkowy poranek z nieco innej perspektywy, jak Państwo widzą, bo my z Ratuszowej Wieży pokazujemy Państwu perspektywę nowego wydania Czasu na Opole. Co znajdą Państwo w tej gazecie? No tu już widać, jest sukces, bo jeden z najlepszych wyników krajowych. Prezydent nie miał sobie równych w wyborach samorządowych i o tych wyborach dzisiaj jest sporo miejsca. Przeczytają Państwo między innymi o tym, że jest nowa Rada Miasta Opola. Oto radni, którzy będą reprezentować nas przez najbliższą kadencję. No i skoro o kadencji mowa, to sędzia, arbiter i radny. O kim mowa? Ano o Łukaszu Sowacie, który jako przewodniczący Rady Miasta najdłuższą kadencję na tym stanowisku spędził, bo ponad przecież 5,5 roku. W tym wydaniu gazety, oprócz tego, bo Państwo widzą, że teraz kamera zagląda daleko w opolską piękną przestrzeń, o tym, że ulica Róży Wiatrów o krok jest od zakończenia. Ustalony został jeden z ostatnich elementów budowy drogi na Róży Wiatrów. A skoro o ulicach mowa, to wszyscy czekamy na to, kiedy teraz końcem kwietnia, może początkiem maja uruchomiona zostanie ulica Krapkowicka, gdzie na Krapkowickiej układana jest ostatnia warstwa właśnie asfaltu. O tym mówię i pokazuję Państwu, co w gazecie. A oprócz tego mogą Państwo przeczytać o tym, że kasa dla swoich, czyli jak PiS gnębił samorządy, to na podstawie materiałów Najwyższej Izby Kontroli powstał ten artykuł. No i jest jeszcze odniesienie satyryczne do tego, co się w naszym kraju dzieje, czyli Polska to jest raj dla satyryka. Co się pod tym kryje i o czym mówi pan Andrzej Czyczyło, jeden z najwybitniejszych satyryków opolskich, przeczytają Państwo w specjalnej rozmowie tego wydania Czasu na Opole. Oprócz tego na koniec coś lżejszego. Zobaczcie Państwo, wieści z ZOO są nowe. Nie tylko już tygrysy, ale pantery także już są na wybiegu. Jagłarzyca ma chłopaka. Miłośnicy żużla czekają na brym, 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 czyli otwarcie sezonu żużlowego, no bo miłośników tego sportu mamy u siebie naprawdę bardzo dużo. A na zakończenie mogą Państwo zagłosować na PSZOK, bo to niezwykle ważna inwestycja w Opolu. Powstał ten nowy przy ulicy Przeskok i on konkuruje w konkursie budowa i modernizacja XXI wieku. No i na uniwersytecie naszym też się sporo działo. Jest mocny kandydat, czyli nowy rektor Uniwersytetu Opolskiego, który już będzie pełnił niebawem swoją funkcję, nie jako elekta, jako ten, który zarządzać będzie opolską uczelnią. Czas na Opole, wydanie to klasyczne, do Państwa dyspozycji we wszelkiego rodzaju instytucjach naszych miejskich, od Miejskiej Informacji Turystycznej, począwszy przez instytucje urzędowe, także w galeriach handlowych do dostania, a jak komuś mało, to w domu siądzie sobie przy klawiaturze czy telefonie i na stronie www.czasnaopole.pl znajdzie to wydanie w wersji elektronicznej. Jest czas na to, żeby przez piątek, sobotę i niedzielę poczytać, bo jest co. Zapraszamy do lektury.